Szanowni Państwo, werdykt jury właśnie zapadł. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego komisji jury, pana Andrzeja Bożyma. Halo, halo. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Zostałem wytypowany przez kolegów do odczytania protokołu. To najpierw odczytam, na koniec jeszcze może parę słów od siebie. Protokół z posiedzenia jury 11. Powiatowego Festiwalu Chórów Złotego Wieku. Jury w składzie Wanda Latty, Marta Lawrans, Leszek Kubiak i Andrzej Bożym po wysłuchaniu 6 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać 2 równorzędne wyróżnienia. Chór Ballada z Leszna. Za bardzo dobrą dykcję i intonację. Oraz drugie wyróżnienie. Chór Śpiewający Senior z Błonia. Za wyjątkową prezentację oraz radość na estradzie. Oraz za profesjonalny akompaniament i niebanalne aranżacje utworów. I nagroda, pierwsza nagroda, chór Patrium Carmen z Łomianek. Za trudną sztukę wielogłosowego śpiewu a cappella. Za wykonanie kolędy, od siebie dodam, że wszyscy Państwo śpiewaliście piosenki bożonarodzeniowe lub pastorałki, natomiast tutaj honorujemy właśnie to, że to była kolęda. Oraz za doskonałą dykcję i intonację i ciekawe wielogłosowe aranżacje. No data, podpisy. Koniec protokołu. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo było nam miło wszystkich Państwa wysłuchać. Bardzo wszystkim serdecznie gratulujemy. Podziwiamy, bo sami jesteśmy wykonawcami i zdajemy sobie sprawę, że czasami, że nie jest to najłatwiejsza sztuka wystąpić przed kolegami. Konkurentami niejednokrotnie. Także bardzo, bardzo gratulujemy. Cieszymy się, że doszedł chór jeden i że festiwal się rozwija. Więc promujmy śpiew, promujmy muzykę chóralną i cieszmy się tym wszystkim. Bardzo w imieniu kolegów dziękuję i Państwu gratuluję. Szanowni Państwo, za chwilę zostaną wręczone nagrody, statuetki, dyplomy dla wszystkich chórów. Ja jeszcze tylko chciałam Państwu powiedzieć, że zwieńczeniem naszego festiwalu będzie dzisiaj koncert kameralny w wykonaniu zespołu wokalnego Il Canto. Właśnie tutaj stoi zespół przed nami. Żeby, broń Boże, nikt nie uciekał, nas nie opuszczał, bo jeszcze ta wisienka na torcie dzisiejszego festiwalu nas czeka. A tymczasem zostaną wręczone nagrody. Poprosimy pana wójta, pana burmistrza i delegację chórów na scenę. To znaczy powiem tak, nie wiem jak rozwiązać problem przed sceną. To może poprosimy całe chóry, bo mamy też parasolki dla wszystkich. Nie, no jednak przedstawicieli. Jednak przedstawicieli. Może zacznijmy od wyróżnień. Wyróżnienie dla chóru Śpiewający Senior z Błonia. Zapraszamy delegację. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy teraz laureatów drugiego wyróżnienia, to znaczy równoznacznego wyróżnienia. Lesznowski Chór Ballada. Prosimy radę.
zapraszamy laureatów pierwszej nagrody, chór Patrium Carmen Złomianek. Zapraszamy chór Wesołe Wdówki z Józefowa. Zapraszam chór Sami Swoi z Bożencina. Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Zatras. Powinienem najpierw wytłumaczyć swoją obecność tutaj, ponieważ pan wójt już wszelkie koligacje rodzinne tutaj rozszyfrował, to nie będę ukrywał, że jednym z członków zespołu jest moja żona. Nie da się tego ukryć. Historia była taka, że zostałem poproszony. Chcę wyjaśnić, dlaczego tutaj, skąd tutaj moja obecność. Otóż moja żona, kiedy dowiedziała się, że zespół Il Canto ma wystąpić przy okazji powiatowego festiwalu chóru Złotego Wieku w Lesznie, poprosiła mnie o poprowadzenie tego koncertu. Twardo powiedziałem, że nie ma mowy. No ale ja już jestem w tym wieku, kiedy zdaję sobie sprawę, że nie warto się sprzeciwiać żonie, w związku z tym stąd moja obecność. Pani dyrektor przeczytała tutaj wiele informacji o zespole Il Canto. Ja od siebie chciałbym dodać, że zespół Il Canto, proszę Państwa, to jest zespół legenda, legendarny, i na którym wychowały się pokolenia muzyków, szczególnie tych zainteresowanych śpiewaniem zespołowym i szczególnie zainteresowanych muzyką dawną. I przyznam się, że i ja należę do takich osób. Przypominam sobie, że kiedy byłem studentem, to udało mi się pójść na wagary. Zamiast na wykład poszedłem nie do kina, nie do teatru, tylko na koncert zespołu Il Canto. To było bardzo dawno temu. Był to koncert na Zamku Królewskim i ten koncert pamiętam do dzisiaj. Tak się, proszę Państwa, składa, że na sali jest obecny pan Michał Straszewski, który jest założycielem i kierownikiem zespołu. Jest to dla mnie zaskoczenie, bo nie wiedziałem, że będzie obecny, ale chciałem go w ten sposób uhonorować, bo wszystkie te peany i fakty, cały dorobek artystyczny jest w dużej mierze zasługą pana Michała Straszewskiego, także chciałbym go nagrodzić. Piosenka to jest klinek na spinek, na brzydki długiego uczynek, na braczek rzucony na rynek. A taki jakiś nie taki ten był, piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, no może byś ty patrzał wesele. Piosenka tańcona do świt. Piosenka jest dobra na wszystko,
piosenka na słowo za nisko. Piosenka podniesie ci ją. Paru rarura. Piosenka w sposób zewnętrzny. Na inną nieładną piosenkę. Na ładną niewinną panienkę. Piosenka to są na szansą. Piosenka to jest klinek na spinek. Na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek. Pani taki, jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże nam wiele. Pracownik jakiś punkt na niedzielę. Na to, żebyś ty paszą weselej. I słowa, melodia i rytm. Piosenka, którą Państwo usłyszeli, pochodzi oczywiście z kabaretu Starszych Panów. Napisał ją słynny duet Jeremi Przebora i Jerzy Wasowski. Warto wiedzieć, że tak naprawdę Starsi Panowie nie byli tacy starsi, ponieważ gdy tworzyli swój kabaret, mieli po 40 lat. Ale wymyślili sobie taki image, ponieważ jak wieść głosi, tęsknili bardzo za elegancją, a ostatni raz elegancji doświadczyli przed wojną. Za chwilę usłyszą Państwo dwa utwory Henryka Warsa, pianisty, dyrygenta, aranżera, kompozytora, prekursora muzyki jazzowej w Polsce. Skomponował muzykę do 53 polskich filmów. Jego piosenki są znane i śpiewane do dziś. Takie tytuły jak Umówiłem się z nią na dziewiątą, Miłość ci wszystko wybaczy, Już taki jestem zimny drań, czy Seksapil zna chyba każdy. Henryk Wars brał udział w wojnie obronnej Polski w 1939 roku, dostał się do niewoli niemieckiej, ale z niej uciekł, dotarł do Lwowa, gdzie założył polski big band. Po wojnie wyemigrował do Los Angeles i tam rozpoczął współpracę z producentami filmowymi w Hollywood. Rzeczywiście zaczął olśniewającą karierę w Stanach Zjednoczonych. Usłyszymy teraz piosenki Powróćmy jak za dawnych lat, z filmu Manewry miłosne, do słów Jerzego Jurandota, oraz Na pierwszy znak, z filmu Szpieg w masce, do słów Juliana Tuwima. Świat nam wyglądał jaśnie, kiedyś za dawnych dni, gdy się wierzyło w paśnie, gdy się wierzyło w sen, jakież rozkoszne dreszcze bajki budziły w nas. Wróćmy w tę przeszłość jeszcze. Swoją piękną właśnie życie zmienię.
się doskonale orientują, zapewne w oryginale śpiewała tę piosenkę oczywiście Hanka Ordonówna. Natomiast usłyszeliśmy aranżację na zespół wokalny a cappella, ale i orkiestry nie zabrakło. Za chwilę wrócimy jeszcze do piosenek Henryka Warsa, ale teraz przed nami jeden z przebojów Zuli Pogorzelskiej o dramatycznym tytule Ja się boję utyć. Muzyka austriacki twórca operetkowy Fred Raymond. Słowa polski poeta żydowskiego pochodzenia, jeden z najbardziej płodnych twórców przedwojennych przebojów, napisał ich ponad 2000, Andrzej Włast. Także zapraszamy do utworu Ja się boję utyć. Proszę Państwa, jak już wspomniałem, autorem tekstu do tej piosenki był Andrzej Włast. Co ciekawe, z jego inicjatywy w 1930 roku zorganizowano konkurs na polski odpowiednik pochodzącego z języka niemieckiego słowa szlagier. Zwyciężyło wtedy określenie przebój i weszło ono na stałe do języka polskiego i używamy go do dziś. I właśnie za chwilę usłyszymy prawdziwy przebój z czasów międzywojennych. Będzie to piosenka z filmu Paweł i Gaweł, w której niezapomniane kreacje stworzyli Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. Śpij, kochanie,
Muzyka Henryk Wars, słowa Ludwik Starski. Teraz przed nami jedyny zagraniczny utwór, który znalazł się w programie tego koncertu. Za to będzie wykonany z tekstem polskim. Członkowie zespołu uznali, że tekst idealnie nadaje się na okoliczność koncertu z okazji festiwalu chórów Złotego Wieku. Piosenka zespołu The Beatles, w oryginale nosząca tytuł When I'm 64, w tłumaczeniu bohater został odmłodzony i o rok i ma lat 63. Stop.
komuś, kto ma już skończone w maju lat 63. Ach ci Beatlesi. Ale mówi się, że my w Polsce też mieliśmy swoich Beatlesów. Niektórzy twierdzą nawet, że w ich muzyce słychać lepsze muzyczne wykształcenie niż u brytyjskiej grupy. Używali w swoich aranżacjach big beatowych instrumentów smyczkowych i dętych, co było wówczas ewenementem na skalę światową. Mowa oczywiście o zespole Skaldowie. Grupa Skaldowie powstała 5 lat później niż The Beatles w roku 65. Piosenka, którą za chwilę usłyszymy, nosi tytuł Bass i po raz pierwszy została wykonana na 7. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 1969. Zaraz potem wyszedł album Skaldów, już trzeci z kolei, zatytułowany Cała jesteś w skowronkach i tam też ta kompozycja o tytule Bass się znalazła. Skomponował ją, jak większość piosenek zespołu, Andrzej Zieliński. Piosenka jest do słów mistrza Wojciecha Młynarskiego. A zaraz po piosence Bass usłyszymy z tego samego albumu słynną piosenkę Prześliczna wiolonczelistka. Pewien bas, belkant Alex Król poczuł raz frustrację i ból, że już dziś, co za wstyd, nie zachwyca się nikt. Lecz ten bas, niech każdy to wie, mówić bas nie myślał o nie, walczyć ją niby lew, by świat wielbił jego śpiew. La, 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 la. Słuchając jak bas, co dzień raz po raz, wykonto doskonali. La la la, la 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 la. Mijał czas w czekaniu na cud, a nasz bas mizerniał i chód. Ale wciąż, co za wstyd, nie zachwycał się nikt. Aż się raz odmienił sprawie, z nieba zszedł Puccini i rzekł, po cóż cię trafia szlak, spróbuj bardziej śpiewać tak. Ludzie, co nie odróżniali La Palomy od Laskali, zachwyceni przystawali, a potem to wsiów stworzyli fan klub i piano w nim śpiewali. La 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 la, la 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 la. Jako morał co dzień rano, powtórz sobie prawdę znaną, ale rzadko stosowaną. Nie zawsze twój bas dociera do mas, czasami trzeba piano. Stał symfonem.
i na pamięć już nam ciągło filharmonii namowa. Już obok dyrygenta strojnego węta zasiada przejemna sporoza. Prześliczna wiolonczelistka, la la la. Prześliczna wiolonczelistka, jej oczy lśnią, la 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 la. Jej usta drżą, la 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 la. Gdy głoją swą, la 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 la. Strony przyciska, nad czołem i pochyla się mu za tuż tuż. Bo oto ta chwila nadeszła już. Wielki pan dyrygent pan podoba sam, a ona natchniona, ona zagra. Prześliczna wiolonczelistka w wykonaniu zespołu Il Canto. Postacią, którą inspirował się Wojciech Młynarski przy pisaniu tego tekstu do tego utworu, była wiolonczelistka zespołu Anawa, Anna Wójtowicz. W filmie o zespole rolę młodej artystki zagrała Ewa Szykulska. Skaldowie nagrali również wersję niemiecką i rosyjską tej piosenki, a nawet podobną wersję pod tytułem Prześliczna recepcjonistka. Oba utwory skaldowie wykonywali na wspomnianym już 7. Festiwalu Opolskim, ale wygrała wtedy na tym samym festiwalu inna piosenka, Kwiat jednej nocy, w wykonaniu zespołu Alibabki. Jej kompozytor, Juliusz Lorantz, również otrzymał za nią wtedy Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Teraz usłyszymy Kwiat jednej nocy Juliusza Lorantza do słów Jonasza Kofty. Przez tego
Proszę Państwa, i tak oto nasz dzisiejszy koncert, mini recital zespołu Il Canto, dobiegł końca. Śpiewał dla Państwa zespół Il Canto w składzie Wanda Laddy, sopran. Marta Lavrans, alt. Andrzej Bożym, junior, tenor. I Leszek Kubiak, bas. Serdecznie podziękować i na sam koniec zaprosić do wspólnego zaśpiewania zespołem jeszcze utworu. Myślę, że wszyscy Państwo znają tę piosenkę. Niech to będzie może niespodzianka, zgodnie z mottem tutaj, które widnieje. Dopóki śpiewamy piosenki, to piosenka jeszcze nie zginęła. Także śpiewajmy piosenki, bawmy się razem. Ten karnawał 2018 roku. Zapraszam do wspólnego wykonania piosenki z zespołem Il Canto. Bye.
serdecznie dziękujemy solistom zespołu Il Canto za przepiękne aranżacje, za piękny koncert karnawałowy. Dziękujemy panu Robertowi za poprowadzenie tego koncertu. Myślę, że będzie to wspaniała inspiracja dla wszystkich chórzystów do dalszej twórczej pracy, do przygotowania nowych prezentacji, które pokażecie tu państwo za rok. Nasze festiwalowe spotkanie dobiegło końca. Ja chciałabym, żebyśmy sobie jeszcze zrobili wspólną fotografię. Co państwo na to? Zapraszam tutaj wszystkich do sceny. Troszkę osób odjechało, ale jeszcze dużo osób jest, także zapraszamy. Dla wszystkich mamy parasole. Przy okazji tutaj, że będziemy razem, wręczymy wszystkim parasole i zrobimy sobie wspólną fotografię pamiątkową z okazji 11. edycji naszego festiwalu. Zapraszam państwa. Zapraszam również artystów tutaj do nas.